W Polsce coraz większe zagrożenie koronawirusem i coraz mniej ruchu na drogach. Ja zobaczę, jak to wygląda w Warszawie z perspektywy sportowych aut. Czy jest ich więcej, mniej? Jakie są to auta? Zobaczymy, zrobić obchód Warszawy. Oczywiście bezpieczny całkowicie i bez kontaktu z innymi ludźmi. Musicie jeszcze poznać hulajnogę, którą będę dzisiaj jeździł. Także tak. To brat bliźniak poprzedniej hulajnogi, którą wam pokazywałem, czyli TechLife X9. To jest TechLife X7. Hulajnoga, która jest z nieco mniejszą prędkością maksymalną, do 65-70 na godzinę. Jest bardzo stabilna dzięki swoim dwóm wielkim amortyzatorom. No i co prawda 10-calowe opony pompowane z dętką też robią robotę. Ale co najlepsze w tym wszystkim, że ta hulajnoga jest ponad dwa razy tańsza niż TechLife X9, którą mierzyłem rekord z różnej prędkości, którą 100 na godzinę jechałem. Ta hulajnoga kosztuje niecałe 7 tysięcy i to już jest znośna cena. Do miasta super, ładowanie jest szybkie. No i to by było tak słowem wstępu. Jedziemy na miasto. Pierwszy na światła. Coś tam słychać. O panie kochany. Uwaga, uwaga. Policja informuje. Mamy stan epidemii. Osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Maciej! Chroń siebie i bliskich. Dobry. Tak? Przepraszam, przepraszam. Dziękuję. Cześć Robert. Co się stało? A co się na 2 metry? Uwaga, uwaga! Akurat nagrywam film! Nice! Tu zawsze są zarąbiste fury, no ale tym razem niestety pusto. Nie ma nic. 3, 2, start! Ale ładna. O Jezus Maria, takie niskie auto. Lubisz to? Zajebista jest. No, patrz jakie to jest niskie auto w ogóle. Ładny Macan, w ładnym kolorze. Co to za rodzynek? Ładnie wygląda. MX5 z czterema wydechami? Detecka! Ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? Nawet pod Bristolem nie ma żadnej fury. Co tu się dzieje? O, Mustang. Fajne klasyki. Self Drive Tour. Ruski Jaguar. SRT. Jeździłem takim 468 koni chyba. A w miejscu uda się zmielić kapcia? Wow! Wow! Dym leciał! Masakra! Tutaj też zawsze jakieś fajne fury były, a teraz co? Peugeot 407. Głośny ten.
pierwszy hotel, który ma coś więcej niż Peugeota. Fajna limuzyna. No i ten grill. Jedziemy dalej. Generalnie bardzo fajny sprzęt. Nie spodziewałem się w ogóle, że jest tak mało ludzi na ulicach Warszawy. Jest też mało aut. No było trochę, korwetka była fajna, Challenger był fajny. Ale spodziewałem się czegoś więcej. Kwarantanna nie wiadomo, czy nie będzie zaostrzona. Kwarantanna krajowa. Więc ostatnie chwile na to, żeby się, można powiedzieć, wyszaleć. Ja pierdziele. Jeżdżąc na hulajnodze, pamiętajcie jednak, żeby trzymać obie ręce na kierownicy i nie odpierdzielać za bardzo, tak jak ja. Właśnie w tym momencie się wywróciłem. Bardzo dziękuję firmie TechLife za użyczenie tego sprzętu do testu. Was mogę uspokoić, ponieważ mam dla was bardzo dużo materiałów nagranych na zaś. W pierwszym kwartale było sporo. Będzie G-klasa, będzie R8, będzie A45S, będzie Supra i wiele innych fajnych odcinków, podczas kiedy ja będę mógł siedzieć spokojnie w domu. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!